Tak, stary dobrodzieju, Jan jest Adam Faworski. No, przyjaciel serdeczny wszystkich sekretów powierni. Jeśli zawadzam. Zostań. A, jak przyjaciel, to wszystko nie. Może zostać, prawda? Próbie przeszkadzają. Prawdopodobnie tajskie jedzenie. To jest codzienne życie Piotra. Czekajcie, już zaraz będziemy kontynuować. Gonsu szuka portfela teraz my będziemy płacić, bo nie wiadomo, czy Gonsu ma hajs. No tak. On jest bardzo żywiołowy na scenie, na ekranie. A jaki jest prywatnie? Też jest. Bardzo żywiołowy. Bardzo charyzmatyczny. On nie udaje nic na scenie. On jest taki na życie. Czasem ma więcej energii, czasem mniej. To jest normalne, ale ten korzeń, ten płomień w środku ma zawsze. Chłopcze, chłopcze, mój kochany mąż. Nie da się pracować w takich, nie da się pracować w takich warunkach. Dzień dobry. Dzień dobry. Ojej, jestem w szoku właśnie. Naprawdę? Naprawdę, kurczę, ja zawsze pana oglądam. Jestem wielki fan. No to bardzo, bardzo jest mi miło i dziękuję. Życzę miłego wieczoru. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Do widzenia. Ile zapłaciłeś temu panu? Przepraszam, ale to nie było reżyserowane. Słowo honoru. To jest zbyt piękne, żeby to było możliwe. Że akurat w tym momencie przyjechał pan, który jest moim panem, bo mógł na przykład być pan, który mnie nie lubi. Nie ma takich przecież, ale nie powiem. Piotr Gąsowski. Człowiek orkiestra. Aktor teatralny, filmowy, dubbingowy, prezenter telewizyjny, pisarz i estradowiec. Artystyczna dusza, człowiek wielu pasji i wielu talentów. Znany z opowiadania najbardziej pieprznych dowcipów w mieście. Przed państwem Piotr Gąsowski. Tak się zastanawiam, jaki żart mógłbym powiedzieć, żeby nie został wypikany. Moim jednym... Ja nie mogę tego powiedzieć. Ale możesz powiedzieć żarty aktorzem. Ale który? Proszę bardzo. Jest parę. Dwóch aktorów w żołądku reżysera. Jeden pyta się drugiego, co ty tu robisz, człowieku? No wiesz, mieliśmy próbę generalną, reżyser się wbił i mnie pożarł. A ty jak się znalazłeś? A ja to normalnie, wejściem dla aktorów. Tata uwielbia robić ludziom dowcipy. Uwielbia. Na planie zdjęciowym, w teatrze zawsze robił dowcipy. Mojej mamie zawsze robił żarty różne. Czy prawdą jest, że uwiódł panią tym, że udawał zboczeńca? Tak, udawał zboczeńca. Zaczajał się w Teatrze Komedia pod sceną i gonił mnie sapiąc jako taki właśnie jakiś z boka. Nasz syn się z tego bardzo śmieje. Co cię urzekło w Gąsowskim? Nie, może tak. Uroda. W życiu nie widziałam mniej atrakcyjnego faceta. Tak mi się wydawało wtedy. Zapola wysokie, te kukle jak wikary. Wielki nohal, gruby, taki oblech. Potem zobaczyłam go na festiwalu w Opolu. No i znowu, co ten oblech robi na moim festiwalu? To wokaliści tam występują, nie aktorzy. I kiedy pierwszy raz go zobaczyłam w rzeczywistości, pogadałam, no to po prostu była miłość od pierwszego wzroku. I do dzisiaj trwa. Love you, Gąs. Ja się nie spodziewałem, że ona to powie, bo ona mi to powiedziała kiedyś w swoim życiu. W okresie pandemii Piotr Gąsowski odkrył internet jako nowe pole eksploatacji twórczej. Internauci nazwali go ministrem cyfryzacji. W sieci bez cenzury, na żywo, żartuje z siebie i innych. Przepraszam, kryptoreklama. Z tyłu mam napisane co? Pilot. Zapraszam na pokład. Dasz czeklistę? Piotr Gąsowski jest i do tańca, i do różańca? Ojejku, dobre pytanie, bo ani do tego nie za bardzo. Siły na zamiary tak radzą mu. Nawet jeśli się go ustawi w szóstym rzędzie, to i tak go widać. I to nie chodzi o gabaryty, tylko chodzi o zaangażowanie, o intencje w każdy krok wkładaną. Nie, dobra. Piotr jest taki niezwykle ciekawy partner w tańcu, ale raczej do rozmowy. Śmigło. Tak się zachowujesz, jakbyś się naprawdę na tym znał. No bo musi być, wiesz, gładkie,